Każdy prowokator czy szaleniec, który odważy się podnieść rękę przeciwko władzy ludowej, niech będzie pewny, że mu tę rękę władza ludowa odrąbi. Te słowa padły z ust premiera Józefa Cyrankiewicza w przemówieniu radiowym wygłoszonym po wydarzeniach poznańskich w czerwcu 1956 roku. Te słowa mogłyby być kwintesencją polityki komunistycznych władz w powojennej Polsce.